Niezwykłego duetu mogła posłuchać tarnogórska publiczność w niedzielę 11 maja. A to wszystko za sprawą jubileuszu obchodzonego przez zespół Active Life w TCK-u, z okazji którego na koncercie pojawił się gość specjalny, wokalista zespołu Universe. Ten wieczór z pewnością dla wielu był niezwykły. Na jednej scenie pojawił się Henryk Cich, gwiazda Universe oraz tarnogórski zespół punk rockowy Active Life. Do wspólnego koncertu artystów doszło w sposób całkiem naturalny. Pębniarz Active Life, Łukasz, jest naszym dobrym znajomym od wielu, wielu lat. I występowali często jakby albo przed nami, albo tam na koncertach związanych z zespołem Universe w różnych tam konfiguracjach i niedawno wykonał telefon do mnie, czy bym nie zaśpiewał właśnie na ich jubileuszowym koncercie. Propozycja została chętnie przyjęta. I rzeczywiście chodziło tutaj o jubileusz, ale i niezwykłą premierę. To jest nasz, można powiedzieć, taki skromny, można powiedzieć, jubileusz, z tego względu, że tutaj spotkanie jest dlatego, że stworzyliśmy teledysk tutaj w TCK-u do naszego utworu Znieczulica. Będzie dzisiaj premiera. Będzie dzisiaj premiera. Cały zamysł jest tego, aby pokazać ten teledysk na dużym ekranie. No i następnie my zagramy koncert. A pobyt tutaj Henia jest niskąd nie zawąt, tylko dlatego, że tu możemy grać jego utwory. Jest to człowiek, który nam po prostu pomaga. Publiczność miała więc okazję premierowo zobaczyć na dużym ekranie najnowszy teledysk zespołu Active Life oraz uczestniczyć w niezwykłym muzycznym przedsięwzięciu, w którym widać wielką sympatię do zespołu Universe. Universe dała nam takiego kopa. W roku 2011 został zorganizowany przystanek Krajcuk i na tym też przystanku wystąpiliśmy. Były to utwory Mirka Breguły w nowych aranżacjach. Stwierdziliśmy, że nie będziemy odtwarzać tego, co stworzył Mirek, bo ma to swoją, jakiś ma to swój styl. My chcieliśmy przetworzyć jego utwory na wersję rockową. Co najważniejsze, po rozmowie z Heniem, czy możemy, jest to osoba, która zapytaliśmy, czy możemy grać covery w naszych aranżacjach, na naszych koncertach. Nie było żadnego sprzeciwu, nie było żadnego nie, a wręcz był wielki entuzjazm na to, abyśmy to robili. I to było dla nas taki też... Jest przede wszystkim sympatia do zespołu. Dokładnie, dokładnie. Ta sympatia jest chyba obustronna, bo sam wokalista Universe o grupie wypowiadał się przychylnie. Fajnie brzmią naprawdę i widzę wielki, wielki potencjał. Myślę, że ten jubileuszowy koncert nie jest jakby zamknięciem, tylko otwarciem się na nowe rzeczy. Fajnie się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj z nimi być. Przychodziłem co wieczór posłuchać twych płyt. O miłości w ogóle nie mówiliśmy nic. Wyjechałaś tak nagle, cichutko jak mysz. Zostawiłaś swój adres i list. Spróbujmy razem. W taką ciszę wszystkie gwiazdy na niebie wyliczę. Ciebie wołam, ale cisza i pustka dookoła. Jesteś moim aniołem, miłością bez dna. Jesteś moją boginią, którą widzę co dnia. Jakże długo mam czekać, jak prosić Cię mam. Każesz trwać w niepewności. Zgromadzona w Tarnogórskim Centrum Kultury publiczność z pewnością nie żałowała tak muzycznie spędzonego wieczoru. Zaś zespołowi Active Life z okazji jubileuszu życzymy dalszych sukcesów.
trzymać.